Dzień dobry Państwu, Tomasz Rowiński. Dzisiaj z Arkadiuszem Robaczewskim z Kolegium Intermarium będziemy rozmawiali o konferencji Odkrywać Wiecznotrwałe. Jest to druga konferencja z cyklu. Zapraszam na rozmowę. Kolegium termarium przygotowujecie, czy właściwie już przygotowaliście, czekamy na konferencję Odkrywać wieczność Trwałe, a właściwie jest to druga, e, druga odsłona tego cyklu konferencji. Ta piątkowa, m, przepraszam, sobotnia będzie się nazywała Ocalić Logos. Dwudziestowieczne spory o prawdę, dobro i piękno. E, to jest całodniowa, tak? Czy dwudniowa nawet e, prawie konferencja? Dwudniowa, prawie tak. dwudniowa, ale wiesz to Arku, zapytałbym Cię najpierw o to, dlaczego taki cykl w ogóle konferencji uruchomiliście, jak odkrywać wiecznotrwałe, pamiętam, że w zeszłym roku były debaty, bardzo ciekawe dyskusje na temat nieprzemijalnej nowości chrześcijaństwa, tak? kontra postchrześcijański świat. Ale rozumiem, że skoro to się jakby nie zamknęło na jednej konferencji, to jest jakaś taka idea mhm. szersza, tak? Ja myślę, że razem. tak, że to, ten tytuł, odkrywać wiecznotrwałe, tytuł cyklu, tak. on jest jakąś odpowiedzią na kondycję, na stan współczesnego człowieka. Jesteśmy wszyscy jakoś zagubieni, mhm. pogubieni pośród różnych pojęć, chaosu tych pojęć, które wirują w świecie i... I zatraciliśmy coś, co było przez długie stulecia w kształtowaniu się naszej cywilizacji jakąś taką kotwicą czy, czy busolą, mhm. czyli właśnie te rzeczy wiecznotrwałe. Mhm. Rzeczy wiecznotrwałe, czyli byt, istnienie, natura rzeczy, natura człowieka, która wyznacza człowiekowi cel rzeczy, które się same przez się nie tłumaczą, więc odsyłają do Boga, który jest stwórcą. to kiedyś porządkowało świat, bo jakąś, pozwalało człowiekowi odnaleźć harmonię, nawet jeżeli on sam często indywidualnie potupadał, czy gdzieś się gubił na drogach życia, to mógł powrócić do tego, co wiecznie trwałe. Dzisiaj zatraciliśmy to Co wieczne trwałe. To jest mm -hmm. zupełnie nieobecne mm -hmm. w kulturze. Mamy y, wirówkę pojęć. Wieczna jest tylko zmiana. Wręcz. Otóż to, otóż to. to mo można <laughs> można by to... tak. to. Więc właśnie niejako w opozycji do tej, do, tej, y, do tej nieokreśloności, do tej labilności, do tego y, braku gruntu, na którym można stanąć i odnaleźć mm -hmm. siebie, odnaleźć kierunek swojego życia, y, budujemy właśnie tę konferencję. W zeszłym roku. Też dokładnie 10 grudnia mówiliśmy o, y, mówiliśmy o chrześcijaństwie, które posiada w sobie taką nieprzemijającą nowość. Niezależnie od tego, jak się zmienia y, świat, te pojęcia, które wypracowało chrześcijaństwo, które zaczerpnęło z Ewangelii, które są ożywiane Ewangelią, one są aktualne w każdym czasie. Nawet wtedy, kiedy wszystko wydaje się być y, przeciwko y, prawdzie ewangelicznej, czy tym pojęciom, które chrześcijaństwo wypracowało. Y, to, to ono ma ciągle moc mm -hmm. ożywiania człowieka, ożywiania społeczeństw, ożywiania struktur społecznych. I Czy... to staraliśmy się pokazać w ubiegłym roku. Ale myślisz, że to będzie taki no, wiodący, można powiedzieć, projekt konferencyjny? też w przyszłych ratach w Kolegium Intermarium. Czy Och, chciałbyś, mamy... żeby to był taki taka nitka, wokół której niewątpliwie, niewątpliwie, myśl będzie się toczyła? Niewątpliwie to zagadnienie, te zagadnienia, hmm. o których w tej chwili rozmawiamy, one są jakoś tożsamościowe dla Kolegium Intermarium hmm. i tak chcemy, żeby one budowały, kształtowały Kolegium Intermarium. Drugim takim wątkiem jest też, to już będzie trzecia konferencja yy, i dzisiaj możemy zaprosić 17 hmm. kwietnia. Trzecia konferencja z okazji Święta Chrztu Polski, które jest ustanowione przez też będzie w cyklu Sejm Ocalić Rzeczpospolitej trwałe, Polskiej. Nie, i to nie jest wieczno trwałe, tylko to jest przyszłość Polski, wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu. Tam, mhm. jak gdyby nawiązujemy do tej suwerenności bytu narodowego, tak. do suwerenności, do niezbywalności mhm. tego, co niesie w sobie naród, a więc właśnie też tożsamość, mhm. historia, dziedzictwo, nazywanie rzeczy, nazywanie. Yy, odnoszenie siebie do świata, do tych rzeczy ważnych. Yy, to też jest taki, taki drugi, można powiedzieć, nurt, yy, yy, nurt yy, cyklu. Ale pozostańmy przy tej, tak. przy tej konferencji, która już w najbliższą sobotę, 9 tak, grudnia. Tak, właśnie, może po, powiedzmy dokładnie, że yy -y. konferencja będzie trwała 9 i 10 grudnia. 9 grudnia zaczyna się o 9.30 i trwa mniej więcej do 16.00. Natomiast 10 grudnia zaczyna się o godzinie 11 i trwa też do wczesnego popołudnia w siedzibie Kolegium Intermarium. Kolegium Intermarium Bagatela 12, tak. Pewnie. Trzeba się za, jakoś zarejestrować. Nie, nie, jestem jest, jest, wstęp jest wstęp wolny istrony. i zapraszamy i, i mhm. tam, zanim przejdziemy do, do zagadnień, no to powiem, mhm. że mamy znakomitą plejadę prelegentów. Zresztą jak zwykle Jasne. w Kolegium Intermarium to jest taka... Taka już marka kolegium Intermarium, że ci prelegenci są rzeczywiście wybrani, dobrani. Są to pasjonaci swojej, pasjonaci w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, swojej dziedziny wiedzy, którzy opowiadają tak. o tym, wprowadzają w świat, w którym na co dzień żyją. I myślę, że to jest duża wartość, że to nie są referenci jakiegoś zagadnienia, tylko ludzie, którzy wprowadzają w świat, w którym na co dzień żyją i to jest, i to jest na pewno atrakcyjne również dla słuchaczy, więc mhm. e, będzie tam i pan profesor Grzegorz Kucharczyk i pan profesor Jacek Bartyzel. Nazwiska mówią same za siebie Jasne. i e, w tym roku też po raz pierwszy u nas będzie gościć pani doktor Justyna Melanowska. Mam taką nadzieję, bo mhm. wczoraj e, dowiedziałem się, że, że pot upada e, na zdrowiu, jakiś wirus ją dopadł i się kuruje, żeby wziąć udział w tej mhm. konferencji. Będzie też pan doktor Tomasz Dekert, też chyba nieraz gość tejże, tejże telewizji ze środowiska Christianitas, ale też ze środowiska kolegium Intermarium. Tak Szczęśliwie jest. te środowiska jakoś zazębiają Spopracują ze sobą, współpracują teraz, tak. i to są to zbiory wspólne. Będzie też ojciec doktor Michał Haberek, dominikanin, który zajmuje się relacją między nauką i wiarą. Będzie też prezes Ordo Juris, mm -hmm. pan mecenas Jerzy Kwaśniewski. Także to jest to jest pierwszy dzień. Myślę, że naprawdę znakomici goście i ciekawe zagadnienia, o których myślę za chwilę powiemy. Mm -hmm. Natomiast następnego dnia będą nasi goście z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, między innymi pan profesor Mieczysław Ryba, mm -hmm. y Pan, pani profesor Barbara Kiereś, czy pan profesor Marek Czechorowski, też nazwiska no, nietuzinkowe, y, każde reprezentujące y, no, wysoką klasę, można powiedzieć, międzynarodową. Także, mm -hmm. także będzie kogo i czego posłuchać. Do tego zachęcamy. Kolegium Intermarium bagatela 12 początek w najbliższą sobotę to o 9:30. To powiedz, właśnie jakie będą jak te tematy, tak? Będą się rozkładać, bo mhm. tytuł mówi o dwudziestowiecznych sporach o prawdę dobro i piękno. Można powiedzieć, że to kogoś bardzo ogólny, tak? Temat, ale pewnie jest jakaś bardziej nie, też ścisła, nazwijmy to, taka idea, którą możemy naszym Z, widzom przekazać. Dwudziestowieczny spor o prawdę, dobro i piękno to jest drugi człon tytułu, mm -hmm. a pierwszy człon ocalić tytułu logos. to jest Ocalić Logos. Tak. I myślę, że to, jest, że to jest rzecz pierwotna. Trochę w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy już na mm -hmm. samym e, początku. E, ocalić Logos, bo e, co to jest Logos? E, logos to jest nie tylko słowo, ale to jest też pewien ład Porządek, świadomość, samoświadomość, coś, co ustawia świat i człowieka w tym świecie. Mm -hmm. I to, co mówiliśmy na samym początku, myśmy to jakoś zagubili. Więc, i tak mówiąc, w bardzo dużym uproszczeniu. Gdzieś u początku ery nowożytnej, kiedy porzuciliśmy właśnie to uporządkowanie świata, i zwróciliśmy się do. Próby samodzielnego porządkowania świata, kiedy pojawia się rozwój nauk szczegółowych, kiedy człowiek swoją nadzieję zaczyna sytuować nie w wierze i w odniesieniu do Ewangelii, tylko nagle się okazuje, że może panować poprzez naukę, poprzez wynalazki, poprzez odkrywanie i pojawiają się takie dwa pojęcia rozum. I wolność, mhm. które są jak gdyby buntem wobec tego, co jest logosem. Logos mi już nie jest potrzebny, mówi, mówi człowiek nowożytny. Mhm. Potrzebny mi jest rozum, którym będę urządzał świat, będę porządkował świat i wolność w tym. I zaraz też nabiera to kontekstu politycznego, bo człowiek mówi yy, do tej pory rozum i wolność. Były ograniczane przez Kościół i stary porządek polityczny. Ja oczywiście upraszczam w tej chwili. Oczywiście. Trzeba się przeciwko temu zbuntować. Mamy wielką rewolucję, wielki bunt wyrażony w rewolucji francuskiej mm. czy antyfrancuskiej. Jak, jak mówią niektórzy, kiedy właśnie to zbuntowanie się człowieka wobec logosu przybrało taki bardzo konkretny kształt. I później, w tym samym roku, kiedy wybucha rewolucja francuska. Kant pisze swoje dzieło, które mówi o opanowaniu nowej prawdy i nowego dobra. Mm -hmm. Że trzeba porzucić stary porządek, trzeba wyrzucić kościół z życia społecznego, trzeba przywrócić wiarę, która nie jest czy, czy ustanowić wiarę, która nie jest wiarą kościelną, tylko jest wiarą rozumu. Mm. Czyli tu będziemy mieli do czynienia z taką próbą e, klasycznego podejścia, jeśli chodzi o metodę intelektualną. Czy też nawet przez chrześcijańskiego, mhm. jakby takiego właśnie. Tak. Y, y, przez, poprzez logos, tak, do nowoczesnych też problemów, tak? bo bo, bo, chcemy, bo to będzie bo, antropologia, bo Chcemy z jednej strony sztuka. zobaczyć, do czego doprowadziła taka postawa buntu, mhm. zwłaszcza właśnie na przełomie XIX-XX wieku i y, jak próbowano. Przywrócić mhm. panowanie Logosu, tego, mhm. tego chrześcijańskiego Logosu, czy też inaczej mówiąc klasycznego tak. logosu po tej próbie kilkusetletniej próbie zakwestionowania tego w różnych dziedzinach wiedzy, czy w różnych dziedzinach kultury, tak, szerzej, szerzej rzecz ujmując, mhm. bo, bo, bo to nie tylko o wiedzę chodzi, ale tak. chodzi też właśnie o, o życie religijne, chodzi o sztukę też różne dziedziny te sztuki, o liturgię, o, tak, o naukę też, o moralność. Kiedy to, co, to, co dzisiaj y, mamy, kiedy mówimy na przykład o, o, właśnie o, o nowej moralności, czy o tym, że, y, że no, y, y, kiedy używamy pojęć, których myślę nie rozumiemy poza, poza kontekstem medialnym, na przykład, że y, trzeba się pochylić czy skłonić ku osobom y, niebinarnym. Kiedy użyjemy logosu do rozszyfrowania hmm. tego rodzaju pojęć, które funkcjonują w życiu społecznym, okaże się, że to są puste pojęcia, że one są rezultatem jakiegoś nieuctwa, jakiejś zupełnej nonszalancji intelektualnej, niedbałości o. Yy, o wierność rzeczywistości. No, wiesz, czasem yy. interesu politycznego też. Yy, A to yy, się przeradza w ta tak. ideologia. A to się przeradza w ideologię. Nie? I, I większość hmm. ludzi, którzy używają być może w dobrej wierze hmm. tego rodzaju pojęć jak na przykład osoby niebinarne, czy, 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 no, czy środowiska, czy yy, społeczności LGBT, często nie wiedzą, co się tak naprawdę hmm. za tym kryje. Bywa to filozofia gender, która jest tak. ideologią de facto. De facto. I, I właśnie to chcemy rozszyfrować za pomocą logosu, mhm. za pomocą logosu, y, który ma taką moc rozszyfrowania tych zaklętych pojęć, które stają się narzędziem walki politycznej mhm. dzisiaj y, bardzo często. Chcemy do tego nie dopuścić, bo wiemy, że y, stawka jest bardzo poważna. Chodzi o życie człowieka, o ocalenie życia człowieka, o ocalenie jego godności, o ocalenie. Tego, kim jest człowiek, bo historia pokazuje nawet właśnie te, te, te lata, kiedy nowożytne, kiedy człowiek próbował zakwestionować w sposób taki systematyczny, świadomy, planowy, za pomocą narzędzi politycznych logos, porządek, ład, który ustawia człowieka w określonym miejscu we wszechświecie, w kosmosie, również w życiu społecznym. Jeżeli człowiek próbował to zakwestionować, kończyło się to zawsze tragicznie. Obawiam się, że nie jest to bezpodstawna obawa, że jeżeli dopuścimy do takiego swobodnego dryfowania czy podążania poza kontrolą logosu, czy poza wiernością logosowi, może lepiej tak powiedzieć skończy się to dla całych społeczności, dla ludzkości tragicznie. Czyli możemy się spodziewać, że badacze, którzy wezmą udział w konferencji, będą głosili swoje referaty, jakby spróbują trochę wejść pod powierzchnię tego języka nowoczesnego, trochę go... Rozmontować tych, tak? I tych I pokazać, zjawisk, tak pokazać mhm. trochę czasami mhm. kłamstwo tego języka mhm. albo jego taką właśnie ideologiczność. Nie, to, co, to z czym dzisiaj mamy do czynienia to jest takie no, rozpanoszenie się zorganizowanego nieudztwa, mhm. nie, które, które jest bardzo pewne siebie, y, które nie dopuszcza y, żadnego głosu sprzeciwu, nie mówiąc już o gotowości stanięcia do debaty mhm. z obrońcami logosu, natomiast jest wszechobecne. Wszechobecne, powszechne niuctwo. Ta konferencja i w ogóle misja kolegium Intermarium to jest sprzeciwianie się takiej postawie. Mm. Postawie niuctwa, Postawie zrywania y, z dziedzictwem. Bo y, to, co też jest jakąś bolączką współczesności, to odrzucenie dziedzictwa. W taki sposób z taką dezynwolturą, z takim jakby no, m, pogardą, która, za którą kryje się y, niezrozumienie, czy też może Poczucie tego, że to dziedzictwo, gdybyśmy je chcieli przyjąć w całości, musiałoby radykalnie zmienić naszą postawę. Mm -hmm. My tego nie mm -hmm. chcemy. Chcemy żyć w sposób łatwy yy, można powiedzieć, yy, przyjemny, a Logos zobowiązuje. Logos ustawiony w określonym miejscu we wszechświecie, w kosmosie. Arku, to jeśli mógłbyś jeszcze na koniec powiedzieć jakby, czym różnią się, tak, jakimś zakresem może tematycznym te dwa dni konferencji, tak mówisz, że druga część to jest bardziej, to są bardziej wykłady środowiska lubelskiego, tak? Nie, tak się akurat, tak się akurat złożyło. Nie ma, nie ma tutaj nie ma podziału, podziału tematycznego. Rozumiem. Natomiast tak jak, tak jak powiedzieliśmy sobie mm -hmm. wcześniej, te wykłady dotyczą różnych dziedzin kultury. Yy, na przykład no, wykład profesora Grzegorza Kucharczyka. Mhm. Yy, to jest cytat z yy, Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wolność i prawda albo razem istnieją, albo razem giną. Mhm. Yy, I to jest, i Grzegorz, profesor Grzegorz Kucharczyk będzie omawiał yy, przypadek antykatolickich wojen o kulturę, yy, które tak, się odbywały tak. i odbywają. I dzisiaj jesteśmy też w środku, w środku takiej wojny, to, to antykatolickiej wojny o kulturę. No, też profesor Bartyzel pokaże, jak ta walka z Logosem przebiegała na terenie polityki. Jak były próby takiego rozmycia ładu politycznego, ładu społecznego. Poprzez wprowadzanie na przykład czegoś, co się nazywa chrześcijańska demokracja, jakże mylące pojęcie, tak. które doprowadziło właśnie do y, zepsucia korupcji, takiej głębokiej korupcji, nie w sensie prawnym, tylko w mm. sensie moralnym y, życia politycznego. Y, y, Doktor Paweł Micarek będzie z kolei mówił o tym, jak i to będzie taki dwugłos z doktorem Tomaszem Dekertem, mhm. jak liturgia kształtuje życie religijne, życie społeczne, i jak tutaj też nastąpiła pewnego rodzaju destrukcja poprzez zerwanie z dziedzictwem, odcięciem się od dziedzictwa. I do czego to doprowadziło? To są, to są zagadnienia, którym którym będzie poświęcony ten pierwszy dzień. Prezes Ordo Juris, mecenas Jerzy Kwaśniewski, z kolei będzie mówił o tym, jak próbowano prawo oderwać od Logosu, od tego porządku społecznego i oddać je we władanie woli człowieka. Są dwie koncepcje prawa. Jest, jest wielkie koncepcje prawa, które mhm. kształtują ład bądź wprowadzają nieład. Wprowadzają chaos. Jedna to jest ta wierność logosowi, wierność prawu naturalnemu. Druga to jest to, co się nazywa pozytywistyczną koncepcją prawa. kwot principi, placet, legis, habet, vigorem. To, co się podoba władcy, tak. to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca przyjmuje postać tyrana, czy Czyli? parlamentu. Yy, tak. To jest obojętne. Hmm. Yy, pytanie jest, co kształtuje prawo? Logos, prawo naturalne, czy wola władcy? Jakkolwiek, jakkolwiek, jakąkolwiek ten władca postać przybiera. Drugiego dnia pani profesor Kieresz będzie mówić, jak w wychowaniu, też odejście od logosu, pozostawienie, pozostawienie wychowanków w samym sobie, albo oddanie ich na pastwę jakiejś ideologii, tak jak to się dzisiaj dzieje, mhm. nie? kiedy mówimy na przykład mm, o czymś takim no, bardzo prozaicznym, jak tęczowe piątki w szkołach. Tak. Co to jest? To jest burzenie logosu, to jest wprowadzanie pewnej ideologii yy, do, do szkoły, która ma wprowadzić nieład i bezład w świat pojęć dziecka, który powinien być uporządkowany. Yy, więc o tym będzie mowa też, yy, też drugiego dnia. Chcemy się zebrać, chcemy się spotkać zachęcamy do takiej bezpośredniej obecności w kolegium intermarium, bo to jest też. Zawsze dobrze, jeżeli ludzie podobnie myślący czy podobnie identyfikujący problemy spotykają się ze sobą i rozmawiają. To jest wartość nie do Jasne. przecenienia. A też jest poczęstunek, jest <grym możliwość, <grym tak. będzie dla wszystkich, którzy przyjdą w obiad, także niech to też będzie dodatkową zachętą. Arku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Zapraszamy ja w takim razie na drugą edycję konferencji czy cyklu konferencji, już można tak powiedzieć, odkrywać wieczno Trwałe i ten, to konkretne wydarzenie odbędzie się pod tytułem Ocalić Logos, Dwudziestowieczne spory o prawdę, dobro i piękno. Początek o godzinie 9.30 w sobotę 9 grudnia, a druga część dzień później 10 grudnia o godzinie 11. 11. Tak Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania wszystkich materiałów, jakie można znaleźć na kanale Afirmacja. Do usłyszenia. Tomasz Rowiński.